Cześć, Hipitero, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio oczywiście wgłębiłem się w temat wrestlingu po raz kolejny w swoim życiu. Nie oglądałem tego kilka lat, na bieżąco w ogóle nie byłem. Nie orientowałem się, coś tam słyszałem, wrestlerów kojarzyłem, ale nie oglądałem tego tydzień w tydzień, nie poświęcałem temu więcej czasu. A teraz, kiedy już stwierdziłem, że wrócę na moment, przynajmniej stworzę galę po raz ostatni. Pitero kontra Damian, One Last Stand, 23 grudnia, oczywiście o tym powinniście wiedzieć. To stwierdziłem, że przy okazji trzeba też trochę się tego nauczyć na nowo, przypomnieć, poznać tajniki, bo być może coś się w tym wrestlingu zmieniło i content trochę inaczej wygląda, więc trochę rzuciłem okiem i przy okazji stwierdziłem, że czemu by nie nagrać na przykład takiego filmiku jak dziś. Czyli, no wiecie, WrestleMania co roku jest słaba, zresztą tak nieważne co by się działo, nieważne jakby to było wybukowane, to i tak wszyscy by tutaj narzekali, że WWE słabo bukuje te gale. Chociaż też można się z tym zgodzić, biorąc pod uwagę, że cztery ostatnie WrestleManie main eventował Roman Reigns. Jak dobrze wiemy, Roman Reigns to nie jest faworyt publiczności. Dlatego dzisiaj stwierdziłem, że ja zrobię to lepiej. Biorę pod uwagę obecny roster, to co mamy do dyspozycji i bukujemy WrestleManie 35. WWE, jeżeli potraficie to zrobić lepiej, wyzywam was. Gdyż tak będzie wyglądała moja karta WrestleMania 35. I już włączyłem mój Paul Heyman mode. Mamy czapeczkę, mamy słuchaweczki, komentator gotowy do przedstawienia swoich wizji. Otóż mam tutaj na moim drugim monitorze przedstawioną listę meczów, więc będę sobie zerkał, będę wam o tym mówił. Więc od razu zaznaczmy, że nagrywam to krótko po Survivor Series, czyli stan pasów jest następujący. Mistrzem WWE jest Daniel Bryan, mistrzem Universal jest Brock Lesnar, mistrzami tag team na Raw są Authors of Pain, mistrzami tag team na SmackDown są The Bar, mistrzynią kobiet na Raw jest Ronda Rousey, mistrzynią kobiet na SmackDown jest Becky Lynch. Nie obchodzi mi, szczerze mówiąc, kto jest mistrzem Cruiserweight. Mistrzem interkontynentalnym jest Seth Rollins, a mistrzem Stanów Zjednoczonych na SmackDown jest Shinsuke Nakamura. Czyli tak to się prezentuje. Jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam, ale generalnie po kolei przejdźmy może do konkretów. 13 walk przygotowałem. To jest o jedna mniej niż na WrestleMania 35. Biorąc pod uwagę oczywiście pre-show, biorąc pod uwagę, że pre-show trwa 2 godziny, plus potem cały show 5, czyli w sumie 7. No cóż, WWE tak wyznaczyło tam takie limity czasowe, więc ja się do tego dostosowuję. Według mnie to jest zdecydowanie za dużo, ale tak zostało to wymyślone. Od najniższej tej części do najwyższej, to nie jest taka sugestia, która walka ma być w której kolejności. Jak dopowiem, to tak będzie, ale okej. Na początku oczywiście Andre the Giant Memorial Battle Royale to jest normalne, tam wrzuca się tych zawodników, którzy się nie łapią do karty. Ja tutaj nie wybrałem sobie takiego zwycięzcy tego Battle Royale, ale wydaje mi się, że można by było tutaj wybrać jako zwycięzcę jakiegoś takiego zawodnika mniej spodziewanego. Wrzuciłem do tej walki kilka tag teamów, gdyż uznałem, że nie będzie dwóch takich typowych walk tag teamowych na wiele, wiele drużyn. Więc tam na przykład wrzuciłem The New Day, wrzuciłem tag teamy z Raw, różne takie podrzędne. Dałbym zwycięstwo w tej walce albo Finnowi Balorowi, gdyż on ostatnio jest, no mówmy sobie szczerze, szmacony. Ewentualnie Bobiemu Rudowi, gdyż on ma potencjał na dobrą gwiazdę, więc taka wygrana dałaby mu potencjalnie dużo do rozpędu, o ile to w ogóle by coś znaczyło. Następna walka w pre-show. Cruiserweight 205, czyli tak samo jak to mu się mówiło kiedyś, Cruiserweighci. No generalnie nie obchodzi mnie ta dywizja, tak jak powiedziałem, nie wiem kto jest teraz mistrzem. Może są fajni, może nie, ale jakoś mnie to nie kręci ta dywizja. Moim zdaniem nie powinno być tak, że są oddzielni, że ich show jest oddzielne. To jest, od tego zacznijmy, dlatego jakoś specjalnie nie przyciągam do tego uwagi, więc potem mamy walkę w pre-show właśnie 205, niezależnie kto będzie mistrzem. No i na trzecią walkę w pre-show tak się zastanawiałem. Czy dać tutaj walkę jakoś jeszcze tak teamową, czy być może jakoś singlową. Stwierdziłem, że na takim main evencie pre-show, o ile tak można mówić o pre-show,
że WWE powinno zrobić na Raw taki storyline dla tag teamów, że mamy trzy tag teamy, oczywiście mistrzowie to AOP, czyli Outlaws of Pain. Oni bronią pasy i teraz tak. Revival i Ascension to są tag teamy, które wyszły z NXT z dużym potencjałem. AOP w ogóle w tym momencie przyszło z NXT dużym potencjałem i wygrali pasy. Ale Revival mieli duży potencjał. Ascension też było świetnym produktem w NXT, z tego co widziałem, naprawdę byli bardzo, bardzo mocno promowani i te tag teamy przepadły. Dlatego wydaje mi się, że dobrym takim rozwiązaniem na te tag teamy byłoby taki storyline, że ten najnowszy tag team z NXT, który tutaj trafił, ten poprzedni, czyli Revival i ten pierwszy Ascension, wszystkie te tag team miały swoje momenty w NXT. NXT jest bardzo mocno promowane i wydaje mi się, że ten moment na taką walkę na WrestleMania, na pre-show, taki potrójny tag teamowy mecz o pasy, kto wygrywa, to bez znaczenia tak naprawdę. AOP wydaje mi się, że powinno wygrać, bo te pozostałe tag teamy były zbyt długo poniewierane, żeby tutaj odzyskać chwałę. Więc mamy takie trzy walki, no i teraz po kolei przejdźmy do głównej karty. Moim zdaniem następną walką powinna być walka powracającego Kevina Owensa po kontuzji z Samoa Joe. I teraz się zastanawia się, dlaczego akurat te dwie postaci. Samoa Joe to jest SmackDown, Kevin Owens to jest Raw. Kevin Owens w ostatnim czasie przed kontuzją przyszedł face'em, czyli jest face'em, a Samoa Joe jest heel'em. I teraz dochodzimy do tego momentu. WWE podpisał nowe kontrakty telewizyjne i dzięki temu ma dojść ponownie do złączenia brandów, czyli telewizja zażądała sobie, że zapłaci naprawdę duże pieniądze za transmisję, ale w zamian chce mieć na każdym show wszystkie możliwe topowe gwiazdy federacji, czyli nie ma podziału na to, co się dzieje na SmackDown i co się dzieje na Raw, czyli po prostu obie te grupy się łączą po raz kolejny. I moim zdaniem początek tego powinien nastąpić na WrestleMania, to zobaczycie później. Więc powinien, no poza tym Samoa Joe jeszcze do tej pory ani razu nie walczył na WrestleManie, więc dla niego to byłby debiut. I to byłaby moim zdaniem bardzo dobra walka, bo w NXT też ci zawodnicy walczyli ze sobą w wielu federacjach niezależnych. Kevin Owens, Samoa Joe. Kolejna walka to walka Bobiego Lashleya, na którego też WWE stawia bardzo mocno. On powrócił, przyszedł heel turn i teraz jest na niego naprawdę mocny push. To będzie walka typowo Raw. Bobby Lashley kontra Kurt Angle. Tak zastanawiałem się, jak tutaj zmieścić Kurta ewentualnie w karcie, albo w ogóle kogo dać na pożarcie Lashleyowi, bo Lashley potrzebuje pushu, Lashley potrzebuje zwycięstw. Angle nie potrzebuje. Angle jest już zawodnikiem odchodzącym, on może przegrywać. Dla niego to nie ma problemu. Ostatnio nawet była ta walka w turnieju Pucharu Świata. Bezproblemowo podłożył się Kurt. Ale nadal jest marka, nadal to jest marka i wydaje mi się, że podkładając się Bobiemu Lashleyowi, mógłby dać Lashleyowi dobre momentu. Więc to jest walka tego typu. Potem ewentualnie można by to było zamienić miejscami, można by było zrobić ten fragment, o którym teraz opowiem na początek. Otóż ustawiłem, że będzie taki storyline, że tak naprawdę The Bar, czyli Sheamus i Cesaro, czyli mistrzowie tag team na SmackDown, pokonali wszystkich na tym SmackDown, bo pokonali każdego, z każdym już walczyli wiele razy, z The Usos, z The New Day, te walki już się przyjadły wszystkim, oni wszystkich pokonali i nie mają sobie po prostu równych na SmackDown, więc po prostu jest taka sytuacja, że nie mają z kim walczyć o pasy na WrestleMania, więc wychodzą, biorą mikrofony, mówią o tym, że są najlepsi, że na SmackDown nie ma mocnych na nich, że oni są naprawdę najlepszym obecnie tag teamem na SmackDown. No i teraz jest taki moment, gdzie dochodzi do debiutu albo powrotu, bo tak szczerze mówiąc nie jestem przekonany do tego, czy to by wypali, to co ja wymyśliłem tak w 100%. Ja tutaj postawiłem, że w tym momencie, kiedy oni będą się przechwalali, wychodzą mistrzowie NXT tag teamowi. W obecnym momencie to jest Undisputed Era, tylko z tym tag teamem jest taki problem, że oni są heelami, czyli byłoby starcie heelowie kontra heelowie. Chociaż można by było to na moment tak zaniechać, wpuścić ten The Undisputed Era, którzy naprawdę są bardzo mocnym tag teamem na NXT, nawet całą grupą można by było ich wpuścić, no i oni mogliby tam te pasy swoje zaprezentować. Oczywiście ta walka nie byłaby o pasy, walka The Bar kontra The Undisputed Era nie byłaby o pasy, tylko po prostu to byłaby zwykła walka, gdzie The Bar wyzywa kogokolwiek na walkę, nie o pasy, bo to by było bez sensu, żeby od razu wyzwali o pasy, NXT by zdobyli pasy, bo wtedy by mieliby swoje i te SmackDownowe nie. Oni po prostu wygrali, pokazaliby The Bar, że konkurencja nie śpi
No i wreszcie mielibyśmy taki szoker na WrestleMania, taki pierwszy szoker. Pamiętajcie, gala najlepiej się sprzedaje, kiedy są na niej szokery, czyli momenty, gdzie ludzie naprawdę wstaną z miejsc zaskoczeni tym, co się dzieje w ringu. To jest moim zdaniem podstawa dobrej gali, szczególnie WrestleMania. Musi być jakiś szoker, a ten szoker mógłby być właśnie na otwarcie gali od razu. Wyzwanie bar, The Bar, wychodzi potem debiutant, który jest naprawdę bardzo mocno over z publicznością, wygrywa walkę. Jakby tutaj rozpocząć lepiej, no powiedzcie mi, moim zdaniem to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Mamy to za sobą i teraz kontynuujemy ten storyline, o którym powiedziałem, że te brandy się na siebie zaczynają nakładać, więc dochodzi do konfrontacji gwiazd z Raw z gwiazdami ze SmackDown. Oczywiście zachowajmy to w pewnym stopniu ograniczone, żeby tego już jakoś nie eksploatować, żeby tego nie rzucić, żeby nie zrobić z tego drugiego Survivor Series. Chodzi o to, żeby tak powoli pokazywać, że te gwiazdy z jednej i z drugiej strony nie mają problemów, żeby ze sobą rywalizować, że jedna i druga strona ma coś sobie do udowodnienia. I takim tutaj pojedynkiem, moim zdaniem, dobrym będzie walka tag teamowa kobiet, Sasha Banks i Bayley kontra The Iconics ze SmackDown, czyli Peyton Royce i Billie Kay. Oczywiście face'owa strona Raw, heel'owa strona SmackDown. I to by było też dobre wprowadzenie do potencjalnego wprowadzenia tag teamowych pasów kobiet, bo o tym była mowa. Takie były plotki, że te pasy mają się pojawić. I wydaje mi się, że to by była najbardziej optymalna pora, żeby zacząć ten storyline, bo spotkałby się najmocniejszy tag team z Raw z najmocniejszym tag teamem ze SmackDown. No nie ma tych wielu tag teamów kobiecych, ale właśnie dwa najmocniejsze tag teamy. Biorąc pod uwagę, że te kobiety nie walczą o pas, to mogłyby się spotkać w walce 2x2 na WrestleMania. I to byłby kolejny taki motyw Raw kontra SmackDown. Tutaj kto wygrywa, też moim zdaniem to jest nieważne. Dobrze, bo jakby wygrała Sasha Banks i Bayley, potem ewentualnie mogłyby kontynuować to i wygrać pasy. To by było najbardziej optymalne moim zdaniem, bo nie ma lepszych kandydatur na wygranie pierwszych pasów tag teamowych, ale to tylko mówię hipotetycznie. Następnie mamy walkę o pas Stanów Zjednoczonych, gdzie walczą, uwaga, Rey Mysterio, R-Truth, Andrade Cien Almas, Shinsuke Nakamura, czyli mistrz, chociaż potencjalnie do WrestleMania mógłby on się zmienić, Randy Orton, Kofi Kingston, Jeff Hardy i Rusev. Jest to pojedynek z drabinami, walka o pas Stanów Zjednoczonych. Zawsze na WrestleMania jest taka walka wieloosobowa i tak go też tutaj zrobiłem. Umieściłem kilka ciekawych i znanych postaci, moim zdaniem bardzo dobrze dobrane. Żadna z tych postaci obecnie nie jest na samym szczycie. Rey Mysterio po powrocie kilka walk przegrał. R-Truth to zawsze jest pewna jakaś rozrywka. Wiadomo, on to ma gwarantować. Andrade Cien Almas to wschodząca gwiazda. Nakamura to mistrz. Orton to jest taka starsza gwiazda. No chciałem, żeby on być może zawalczył z kimś na WrestleMania singlowo, ale jego walka z Mysterio to jest taki odgrzewany kotlet. On już się zmierzył z Mysterio na WrestleMania 22, kiedy to był Triple Threat Pass. Bez przesady, żeby to powtarzać po tylu latach. No wiadomo, reszta tak samo. Też doświadczenie, młodość. Zawodnicy dobrze stworzeni do walki z drabinami. Następnie przechodzimy do tych już walk bardziej konkretnych. Otóż Ronda Rousey kontra Charlotte Flair kontra Becky Lynch. Aha, od razu zaznaczmy sobie, że WrestleMania to oczywiście walki o pas, oczywiście zwycięzcy Royal Rumble. I tak, Royal Rumble męskie wygrywa Braun Strowman, a kobiece Charlotte Flair. No i właśnie. Dochodzi do tego teraz, że walczy Ronda Rousey, Becky Lynch i Charlotte, czyli kolejny raz konfrontacja brandowa, gdzie mamy dwa pasy na szali, plus do tego zwyciężczyni Royal Rumble. Dlaczego? Otóż mówiło się o tej konfrontacji Becky Lynch kontra Ronda Rousey, miał do niej dojść na Survivor Series, nie doszło. I teraz by to była naprawdę bardzo dobra chwila, żeby te pasy zunifikować, zrobić taką jedną wielką dominatorkę w całym WWE i rozpocząć serię tych kolejnych walk między tymi zawodniczkami. Potem mógłby być rewanż, potem walka znowu Ronda kontra Charlotte, Ronda kontra Becky, bo na to też ludzie czekają, SummerSlam czeka i tak dalej, to by otworzyło wiele możliwości. Poza tym obecnie roster kobiet nie jest aż tak mocny, żeby mieć dwa pasy, szczególnie kiedy ten roster ma się zunifikować, ma się zmieszać, to wydaje się, że jednak dywizja kobiet by była optymalna. No i wygrywa tutaj moim zdaniem Becky Lynch, obecnie najmocniejsza, jeżeli chodzi o postać
kobieta w ogóle w ostatnich czasach, chyba najlepsza kobieta w federacji, dawno nie było takiej historii z takim tłem, jeżeli chodzi o kobiecy wrestling. Dlatego Becky Lynch moim zdaniem to powinna wygrać. No i teraz dochodzimy do walk mężczyzn. Chociaż też moim zdaniem nie byłoby problemu, gdyby ta walka kobiet byłaby ostatnia bądź też przedostatnia, ale wydaje mi się, że na ostatnią jednak nie zasługują jeszcze. To nie jest ten moment, być może rok, dwa później, kiedy jeszcze jakaś wielka gwiazda, jeszcze jakaś postać, która gwarantuje pieniądze, wejdzie do kobiecego rosteru, bo na razie to są te trzy postaci, plus potencjalnie się dwie, trzy pukają. Trzeba nad tym popracować, bo Asuka jest dobrym materiałem, ale została zeszmacona. Gdyby nie została zeszmacona, to naprawdę byłaby brana pod uwagę jako taki solidny kontender do tego tytułu, poważnie dobrze sprzedającej się, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o produkty, jeżeli chodzi o zainteresowanie wrestlerką. No i teraz mamy te walki cztery ostatnie takie, które zostały do omówienia, więc Drew McIntyre, na którego WWE bardzo mocno stawia, on walczy jako mistrz interkontynentalny, gdyż we feudzie Sepha Rollinsa i Dina Ambrose dochodzi do tego, że jeden drugiego pozbawia mistrzostwa. Mistrzostwo zdobywa Drew McIntyre, u którego boku oczywiście stoi Dolph Ziggler. I oni walczą z Eliasem, czyli też zawodnik ostatnio bardzo mocno promowany, bardzo dobrze przyjmowany przez publikę. I dlaczego akurat tak to złożyłem? No wiadomo, Drew McIntyre potrzebuje takiego mocnego kopa. Na ten moment też nie jest ten moment, żeby zdobywał pasy najwyższej rangi. Dlatego też potrzebuje takiego momentu, żeby zacementować swoją klasę, swoją jakość w tym drugim najlepszym pasie w federacji, czyli pasie interkontynentalnym. Oczywiście chodzi mi o brand, no bo wiadomo, że każdy brand ma dobry, bardzo dobry i dobry pas. Akurat dobrym pasem na Raw jest interkontynentalny i dlatego tutaj stawiam na ten pojedynek właśnie, żeby McIntyre ten pas promował, żeby on go trzymał, żeby był dominującym mistrzem. Przede wszystkim o to chodzi. Żeby był dominującym mistrzem, bo często jest tak, że ten pas interkontynentalny gdzieś tam się chowa z boku, jakoś tam po macoszemu się go traktuje, ale on musi tutaj być ciągle eksponowany, że Drew McIntyre, że on walczy, on wygrywa, on to dominuje, on ten pas trzyma i go nie odda. I potem potencjalnie można było dojść do tego, gdzie Dolph Ziggler turnuje się na Drew McIntyre, że mamy kolejne podtrzymanie tego reinu McIntyre'a. Potem ewentualnie Ziggler mógłby zabrać mu ten pas, Drew McIntyre poszedłby wyżej i Ziggler wtedy by kontrolował ten midcard, czy ten upper midcard związany z pasem interkontynentalnym. Mówiłem o Ambrosie i Rollinsie, oczywiście najbardziej chyba elektryzujący w tym momencie potencjalny feud, czyli rywalizacja dwóch gości. Ta rywalizacja nie potrzebuje żadnego pasa, dlatego też o tym pasie nie mówimy. Po prostu rywalizacja z takim podtekstem nie potrzebuje żadnego tytułu. Oni tu nie walczą. Tutaj tytuł jest nieważny. To nie jest walka o pas, to jest walka personalna. To jest walka pomiędzy dwoma gościami, którzy mają coś sobie do udowodnienia, mają porachunki do wyrównania. Ich tam pas pewnie nie interesuje. To jest prywatna sprawa. No i to jest walka, moim zdaniem, kandydująca do takiego show-stealera. No z prostego powodu. Mam nadzieję, że do WrestleMania nie dojdzie do takiej czystej walki tych dwóch osób, że to będą walki ewentualnie kończące się brzydkim zakończeniem, bądź też w ogóle nie kończące się prostym rezultatem. No i na WrestleMania wreszcie te wielkie starcie dojdzie do skutku. Kto wygra? Nie wiem, jak WWE to planuje zrobić. No problem jest taki, że Drew McIntyre ma być takim typowym heelem promowanym, ale też WWE potrzebuje heelów w main eventach. Oczywiście te rostery mają się łączyć, ale do tego momentu jeszcze trzeba tych postaci kilka w górze mieć. No, Ambrose potrzebuje zwycięstwa. On potrzebuje bardzo mocnego zwycięstwa, bo go nie było bardzo długo. Miał kontuzję i takie wielkie zwycięstwo na WrestleMania mogłoby dać mu naprawdę bardzo dużo możliwości na kolejne miesiące. No i teraz przechodzimy do dwóch walk main eventowych. Dwie walki o pas. Zacznijmy od tego, że Braun Strowman wygrał Royal Rumble. Oczywiście mistrzem Universal jest wciąż Brock Lesnar, bo on się nie pokazuje, na jak trzeba to broni pas. No i dochodzi do tego bardzo długo oczekiwanego pojedynku Brock Lesnar kontra Braun Strowman. To jest bardzo ważna walka, bardzo wielka walka. Strowman był bardzo mocno oszukiwany w poprzednich walkach. Lesnar wygrywał.
Strowman czekał na ten swój moment, bo ten moment miał mieć, ale go nie dostał, był jego pozbawiony. I wreszcie dochodzi do tego momentu, gdzie Strowman po tych wielu miesiącach, latach gonienia złota dochodzi wreszcie do celu, pokonuje Brocka Lesnara na WrestleMania 35 i tworzy się nowa twarz WWE. Moim zdaniem właśnie 35 WrestleMania to powinna być taka WrestleMania, gdzie WWE pokaże nowy kierunek swojej federacji, gdzie te nowe twarze się bardzo mocno zaznaczą, że nie ma Romana Reignsa, więc trzeba te nowe twarze eksponować jak najbardziej, stawiać na nie po prostu. Więc pierwszą z nich jest oczywiście Braun Strowman, drugą z nich jest oczywiście Drew McIntyre. Wciąż mamy Rollinsa i Ambrose'a, ale Ambrose musi też bardzo mocno wygrać, bo dawno nie było takiego momentu, żeby Ambrose coś mocno wygrał w WWE. Plus oczywiście też mamy kilka innych postaci, które czekają. Mamy też Lashley'a, który też jest gdzieś tam promowany w tle. Mamy też innych kilku mocnych wrestlerów. No i właśnie oni powinni w tym momencie koło WrestleMania 35 mieć swój moment chwały, żeby potem na tym budować kolejne miesiące, lata federacji, bo wiadomo, pewnie wrestlerzy będą musieli odejść, a niektórzy mają już swoje lata, też nie za bardzo wyrabiają na tych topowych miejscach. Jak na przykład tutaj mamy taką walkę main eventową. Dochodzimy do walki wieczoru. Walka o pas WWE. Nie było dawno w federacji walki o pas WWE w samym main evencie, a moim zdaniem to jest idealny moment, żeby to zrobić. I teraz się zastanawiacie, gdzie tutaj jest Undertaker? Czy na tej gali będzie John Cena? Czy na tej gali będzie inny człowiek? No ja bym zrobił taki moment, taki motyw, że w WrestleMania, w main evencie będzie Fatal 4-Way Match. Tak samo jak to było na WrestleMania w roku 2000, roku, gdzie też mieliśmy Fatal 4-Way opas WWE w main evencie, ale tutaj tak. Do tego main eventu podchodzi po pierwsze Daniel Bryan jako mistrz, po drugie AJ Styles, po trzecie i teraz tak się zastanawiałem, czy umyślić tutaj The Miza, który oczywiście pracował na to, że jest dobrym heelem, ale tak naprawdę nie miałem jak inaczej go wstawić do tej gali, więc wstawiłem Johna Cena i uwaga, czwórka to Undertaker, tak. Undertaker walczy w WrestleMania po raz ostatni. WrestleMania 35, tak, wiem, że to się o tym mówi, że ta kolejna WrestleMania ma być jego ostatnią, ale to właśnie ta ma być ostatecznie, koniecznie, definitywnie ostatnią WrestleMania grabarza. I stawiamy właśnie taki wielki main event. Po pierwsze jest wątek AJ Styles, Daniel Bryan, po drugie jest wątek AJ Styles, John Cena, po trzecie jest wątek Daniel Bryan, John Cena, oni wszyscy ze sobą walczyli o pas WWE w przeszłości. Po czwarte jest wątek, czy tam po któreś tam, jest wątek Cena z Takerem, którzy walczyli WrestleMania wcześniej i Cena poległ straszliwie. No i oczywiście najważniejszy wątek, Undertaker, który nie może walczyć z jeden na jeden w dobrym tempie, bo jest już stary. Dlatego też umieszczamy go w walce czteroosobowej, gdzie tempo będą prowadzili głównie AJ Styles i Daniel Bryan, co oczywiście będzie bardzo dobrą walką. Momentami będą ingerować w to oczywiście Cena z Takerem, ale ostatecznie pas i zwycięzcą tej walki zdobywa Undertaker. Tak. Teraz się zastanawiacie, po co? Skoro Undertaker walczy po raz ostatni, po co ma zdobywać pas? Moim zdaniem idealnym zakończeniem kariery Takera byłoby zwycięstwo na WrestleMania, swoje ostatnie WrestleMania w main evencie i zdobycie pasa, pokonanie naprawdę kilku ciekawych zawodników. Oczywiście wielu z Was za chwilę powie, ale zaraz, oni są młodsi. Teraz to będzie takie dosyć deprecjonowanie ich możliwości, że jakiś dziadek przyjdzie i ich pokona, ale właśnie. To jest walka czteroosobowa. W walkach czteroosobowych często jest bardzo dużo niespodziewanych zwrotów akcji. Tutaj nie trzeba wiele, żeby mieć przypadkowego zwycięzcę. Tutaj nie jest tak, że jak wygra ten potencjalnie najsłabszy, to będzie jakaś ujma dla tych pozostałych trzech zawodników. Nie. Tutaj jest taki rozgaryż, to jest taka akcja, to jest taka ciągła rozwałka, że po prostu każdy z nich ma równe szanse na zwycięstwo. I nawet to nie musi być zwycięstwo mega przekonywujące. To może być zwycięstwo mało przekonywujące. Wiem, że to tak brzmiało teraz głupio. To nie musi być zwycięstwo typu, że Taker rozwali jednego, drugiego i trzeciego, a na końcu jeszcze dorzuci na tego trzeciego dodatkowo finisher i wygrywa. Nie. To może być zamieszanie.
Ale moim zdaniem najważniejsze jest to, że Undertaker odchodzi i trzeba dać mu takie bardzo mocne zwycięstwo, bo już on raz odchodził po walce z Reignsem, gdzie przegrał. I to wyglądało głupio, bo potem rok temu, rok później, czyli w sumie rok temu, albo w tym roku, wrócił, pokonał Cenę w 2 minuty. No i co? Potem walczył z Triple H'em, z Michaelsem. Tak to dziwnie wyglądało, no ale właśnie. Moim zdaniem kluczowym momentem dla tej WrestleMania będzie to, że stworzymy nowe gwiazdy, a w tej walce, gdzie są już cztery postaci takie już z pewną posadą, z pewną wyrobioną marką, tutaj już nowych gwiazd nie trzeba robić, tutaj każdy może wygrać. Cena może wygrać, bo wygrywając Cena, nie wiem, czy zrównałby się, czy by pokonał rekord Ricka Flaira. Wygrywając, Daniel Bryan by powtórzył swój sukces, wygrywając main event WrestleMania, wygrywając AJ Styles, wygrałby po raz pierwszy main event WrestleMania, wróciłby na tron. No i Undertaker, dobrze o tym wiecie, co przed chwilą powiedziałem. Taka jest moja wizja. Wiem, co by teraz się zastanawiacie, co by było dalej z tym pasem? Moim zdaniem końcówka jest taka. Undertaker wygrywa, pozuje z pasem, robi te swoje wszystkie rzeczy, rest in peace, ale wiadomo, te światła gasną. I na środku zostaje pas i ubranie, czyli kapelusz, czyli te wszystkie płaszcze Undertakera i wielki napis na środku telebimu Rest in Peace. Co się dzieje dalej? Ludzie chcą się dowiedzieć. Włączają Raw, włączają SmackDown. Co będzie dalej z pasem? Co jest dalej z Takerem? No i właśnie się dowiadujemy o tym, że Takera po prostu nie ma. Pas zostaje. I teraz pewnie ludzie powiedzą, ale głupio zrobiłem, bo zeszmaciłem pas WWE, bo wygrywa go part-timer i od razu go jeszcze wakuje. Nie. Moim zdaniem to jest uwiecznienie pewnej legendy, uszanowanie pewnej legendy i ta legenda po prostu kończy swoją karierę bardzo długą z wyróżnieniem. Taka jest moja opinia, taka jest moja wizja. Jakie są wasze wizje? Czekam na wasze opinie. Jak wy byście zabukowali tą WrestleMania? Generalnie miałem bardzo duży problem, bo ten roster jest gigantyczny. Najprościej by było zrobić 10 walk kilkuosobowych, ale tak się nie da. W ogóle te main eventy. Chciałem zrobić kilkuosobowe, ale też to by było głupio, bo moim zdaniem najlepiej jest, kiedy main event jest 1 na 1, no ale wiadomo. Ten ostatni main event, 4-osobowy, miał pewne podłoże, wyjaśniłem je. Liczę na wasze opinie, na wasze komentarze. Teraz to było na tyle. Lajkuj, subskrybujcie, napisz out.